Przez całe swoje życie otaczamy się różnymi przedmiotami. Z każdym dniem, miesiącem, rokiem mamy ich coraz więcej. Czasem pozbywamy się jednej rzeczy, by natychmiast na jej miejsce zakupić nową. Czemu tak się dzieje? Czy naprawdę przywiązujemy się do rzeczy? Czy są one naprawdę potrzebne w życiu? Niektóre są cenne, przedstawiają wartość materialną i ich posiadanie świadczy o naszej majętności, o statusie społecznym. Inne mają wartość sentymentalną, kojarzą nam się z kimś lub czymś, z ważną dla nas osobą, miejscem, zdarzeniem. Wiele przedmiotów to jednak zbiór przypadkowych rzeczy, które trafiają do naszego życia i domu i niejednokrotnie pozostają w nim na zawsze. Często nie myślimy o tym, że posiadanie niektórych rzeczy może nie tylko nas przytłaczać i ograniczać. Nie pamiętamy często, skąd są i jak się u nas znalazły. Nie zdajemy sobie też sprawy, że wiele przedmiotów wokół nas może mieć skumulowaną w swym wnętrzu złą energię, która odpowiada za to, co spotyka nas w życiu, za brak zdrowia, radości, powodzenia, za cały ogrom pechowych zdarzeń, za które obwiniamy wszystko i wszystkich, a nie dostrzegamy ich prawdziwego źródła. Zapraszam Was dziś w dziwną, niezwykłą podróż. Będzie to wędrówka do miejsc, w których zobaczymy przedmioty, których właściciele przez długi czas nie mieli pojęcia, jak bardzo są niebezpieczne. W Wielkiej Brytanii, w Muzeum Firsk, znajduje się mebel, który przesiąknął złą energią. Jest to krzesło śmierci. Ciąży na nim klątwa, która przez lata wypełniała swe przeznaczenie. Krzesło uśmierca każdego, kto na nim usiądzie. Jego historia sięga początków XVIII wieku, kiedy to niejaki Thomas Busby zamordował swojego ojca za to, że ten na chwilę usiadł na jego ulubionym krześle w pubie. Gdy mordercę skazano na śmierć przez powieszenie, tuż przed wyrokiem, Busby w swych ostatnich słowach przeklął krzesło. Od tego momentu posypała się lawina śmiertelnych zdarzeń. W czasie II wojny światowej żołnierze, którzy usiedli na tym krześle, ginęli na froncie. Zginął też dekarz, na którego zawalił się dach. Wystarczyło, że usiadł na krześle, tylko na chwilę, by szybko ponieść tego konsekwencje. Ofiarami krzesła stała się sprzątaczka i dostawca. Ten ostatni zginął w wypadku już w godzinę po kontakcie z krzesłem. Gdy krzesło zostało przekazane do muzeum, mogłoby się wydawać, że skończyła się jego zbrodnicza działalność. Niestety nie. Jako opętany mebel nadal gnębi ludzi, nawiedza ich w snach. Każdy, kto krzesło zobaczy, miewa lęki, urojenia, straszne wizje związane ze śmiercią bliskich. Dla uniknięcia sytuacji, że ktoś chciałby przetestować działanie mebla i usiąść na nim, zadecydowano, by powiesić krzesło wysoko, tuż pod sufitem. Każdy, nawet kurator wystawy, woli unikać kontaktu z przeklętym, zabójczym meblem. W połowie XIX wieku w amerykańskim mieście Altoona mieszkała bardzo bogata rodzina Baker. Anna, córka Eliasa Bakera, zakochała się w pracowniku swego ojca i w tajemnicy przed nim planowała ślub z ukochanym. Dziewczyna kupiła nawet suknię ślubną. Kiedy tajemnica wyszła na jaw, rozwścieczony ojciec nie tylko pozbawił niedoszłego zięcia pracy, ale też doprowadził do tego, że młodzi nigdy już się nie spotkali. Zrozpaczona Anna nigdy nie wyszła za mąż. Jej suknia wisiała przez długie lata w szafie. Gdy rezydencja po latach została kupiona przez Towarzystwo Historyczne i przekształcona na muzeum, suknia stała się jego eksponatem. Cała energia, smutek, żal, rozgoryczenie, które unosiły się przez lata w murach rezydencji, wniknęło w materiał sukni, czyniąc z niej upiorny ubiór. Suknia wisiała w zamkniętej gablocie ze szkła. Zwiedzający muzeum oraz jego pracownicy widzieli, że suknia się porusza. Zarejestrowały to również kamery. Wzbudzało to panikę i powodowało, że ludzie przestali odwiedzać muzeum. Właściciele podjęli decyzję, by koszmarny eksponat na zawsze usunąć z wystawy i zamknąć go w bezpiecznym miejscu. W Stanach Zjednoczonych na terenie dawnej plantacji Myrtles znajduje się rezydencja. Zmieniała ona stale właścicieli, gdyż ci nie wytrzymywali panującej w domu wyczuwalnej złej energii.
Budynek wybudowany na terenie indiańskiego cmentarza nawiedza przynajmniej 12 duchów. Zjawy snują się tu po korytarzach, a zła aura budzi w ludziach demony. W domu zostało zamordowanych 10 osób. Pierwszymi ofiarami byli Sara, Woodruff i dwójka jej dzieci. Ze śmiercią tych osób związana jest klątwa, która dotknęła jedno z luster znajdujących się w rezydencji. Po brutalnym morderstwie Sary i dzieci zasłonięto zgodnie z tradycją lustra. Zapomniano o tym jednym. To mroczne, przeklęte lustro wciągnęło prawdopodobnie dusze zamordowanych. Są one tam, wewnątrz lustra. Do dziś często na jego tafli pojawiają się dziecięce rączki, które są odciśnięte po tamtej stronie. Odcisków dłoni nie da się usunąć. One znikają same, by po pewnym czasie pojawić się na nowo. Na koniec dzisiejszej podróży zajmijmy się mroczną tajemnicą przedmiotu, którego chyba nikt z nas nie chciałby posiadać. Pudełko z dybukiem. Dybuk. Co to takiego? Słowo oznacza przylgnięcie. Dybuk to zjawisko, w którym ciało żywego człowieka zostaje zawładnięte przez ducha osoby zmarłej. Pudełko z dybukiem przechodziło z rąk do rąk. Sprzedawano je na eBayu. Wewnątrz był kieliszek do wina, dwa pukle włosów, napis Shalom oraz dwie monety z 1920 roku. Pudełko zmieniało właścicieli, gdyż każdy jego posiadacz skarżył się na okropne koszmary, które nie ustępowały. Oprócz tego dochodziły też inne dolegliwości, jak wypadanie włosów czy krwisty kaszel. Ludzie wpadali w histerię, która wkrótce przerodziła się w histerię zbiorową. Ostatni właściciel pudełka, Jason Huxton, oddał je do muzeum w Las Vegas. Historia pudełka dybuka jest na tyle ciekawa, że warto się jej przyjrzeć dokładniej i stworzyć o pudełku osobny film. Tymczasem, nim kupimy kolejną rzecz, nim otoczymy się mnóstwem drobiazgów, zastanówmy się, czy nasze życie nie będzie przez to zniewolone i czy nie staniemy się niewolnikami rzeczy, w których drzemie zła energia. Obudzić ją można szybko, tylko co wtedy, gdy się obudzi? Kto powstrzyma jej niszczycielską siłę?